przed nami najpiękniejszy las, jakim spacerowaliśmy. Nic dziwnego, w końcu to park narodowy. Spłyniemy też najbardziej malowniczą rzeką, jaką kajakowaliśmy. Odkryjemy walory dwóch pobliskich miast, czyli będzie moc zróżnicowanych atrakcji. Zapraszamy w okolice Parku Narodowego Bory Tucholskie. Przyjechaliśmy do małych Sfornej Gaci. Wyruszymy na niebieskim szlakiem do Parku Narodowego Bory Tucholskie. Czeka tutaj dłuższa pętla powiązana z innymi szlakami, ale nie wiem, czy co będziemy przechodzić, bo ma być po prostu dzisiaj pięknie i przyjemnie. Jesteśmy pierwszy raz w tym regionie, także chętnie poznajemy. A czemu Bory Tucholskie, a nie lasy? Bory to nazwa przyjęta do określania lasów iglastych. I to smukła sosna tutaj dominuje. Choć są też reprezentanci liściastej flory, jak ten wiekowy dąb Bartuś. Ponoć ma około 600 lat. Ma od nas łapkę w górę. Od teraz idziemy zielonym szlakiem strugi Siedmiu Jezior i często ich wody ukazują się nam zza pni drzew. W ich błękitnych toniach pływają okonie, szczupaki czy nawet zagrożone wyginięciem węgorze europejskie. To park narodowy, więc nie można od tak zejść sobie na brzeg w trosce o rośliny i zwierzęta, które mają tutaj swój azyl. Idziemy sobie przez te Bory Tucholskie. Las jest cudowny, bardzo ładny, czysty i przejrzysty, a do tego mocno zielony, bo taka pora roku. No idziemy czarnym szlakiem w tej chwili, bo gdzieś tam niedaleko jest punkt widokowy, a tu po drodze taka zaskoczka, odbiegają nam w innym kierunku piękne kładki. A że kładki bardzo lubię, to pozwoliliśmy sobie trochę zboczyć. To pętla Lipnickiego, utworzona wokół dawnego miejsca pozyskiwania torfu. Powstałe zagłębienie wypełniło się wodą, a wraz z nią przyroda wróciła ze zdwojoną siłą, tworząc leśne, a przy tym tętniący rechotem żab staw. Krętymi kładkami wróciliśmy na szlak i niemal tą samą trasą wróciliśmy do samochodu. W ostatnim filmie, gdy opowiadaliśmy o gotyckich zamkach, zajechaliśmy też do Człuchowa. Wspominaliśmy, że założenie zamkowe było drugim co do wielkości w państwie krzyżackim. Spacerując po parku otaczającym warownię, można odnaleźć elementy tej twierdzy. Mury oraz zrekonstruowane baszty. Znajdują się one w Lasku Luizy, nazwanym tak na cześć pruskiej królowej Luizy, która zafascynowała się urodą tego miejsca, oblewanego przez wody jezior. Dziś tereny nieco osuszone nadal tworzą malowniczą scenerię bagnisk. Brzegi jezior natomiast zostały dobrze zagospodarowane, czy to w formie plaży i innych atrakcji dla dzieci, czy jako deptaki i ścieżki spacerowe. Warto wybrać się też na rejs tratwą, by podziwiać mieszkające lub żerujące tutaj ptaki. Łyski, czaple, a nawet kormorany. Rynek sporo ucierpiał w czasie II wojny światowej, bo Człuchów to było pierwsze miasto na trasie przemarszu wojsk radzieckich, leżące na przedwojennych ziemiach niemieckich. Stąd niewiele zabytkowych kamienic. Stojący w rogu rynku kościół jest unikatem, gdyż podczas jego rozbudowy zmieniono jego orientację i tak nawa stała się transeptem. Świątynia została ufundowana przez Jakuba Wejhera, tego samego, który później założył miasto Wejherowo. W planach jest udostępnienie turystom tutejszych krypt oraz wieży kościelnej. Człuchowie zaskoczyła nas fajna atrakcja rodzinna, to ośrodek Campol. Przede wszystkim to zoo, myśleliśmy, że mini zoo, bo dostępne bezpłatnie, ale okazuje się, że to jest całkiem fajne zoo. Są nawet lwy i tygrysy.
Oprócz tego są inne atrakcje, jak taki typowy park rozrywki dla dzieci z odpłatnymi atrakcjami, albo go-karty. No jest też restauracja, jest hotel. Także wszystko w jednym miejscu. Polecam. No hej. Właśnie spływamy rzeką Wieżycą. Kajakowe to coś, co tygryski lubią najbardziej. Normalnie z dziewczynami nie bardzo byśmy sobie mogli na to pozwolić, więc korzystamy na maksa i jest po prostu magicznie. Pogoda fantastycznie nam dopisuje. Mega szczęście. Los nam sprzyja. No i tak sobie płyniemy. Rzeka jest łatwa. Płytka, przynajmniej na tym odcinku, mamy gdzieś 2 godzinki tej przyjemności. No nie możemy sobie cały czas tak robić sesji i tak dalej, bo są różne przeszkody. Akurat tutaj mamy wyjątkowo gładko, ale wcześniej było bardzo dużo wszelkich pni, korzeni, zwężeń. No i musieliśmy to jakoś tam ogarniać, ale to naprawdę wielka radocha. Polecam każdemu. Spływ zaczęliśmy w Bartoszy Lesie i dopłynęliśmy do Zamku Kiszewskiego, gdzie stoją ruiny krzyżackiej warowni. Stamtąd organizator odwiózł nas z powrotem do Starej Kiszewy, gdzie czekał nasz samochód. Zabieramy Was jeszcze do jednego ładnego miasta. Chojnice to jedno z najbardziej ufortyfikowanych miast krzyżackich. Za mną brama Człuchowska, a wokół inne baszty i mury obronne. Wygląda to bardzo ładnie, zobaczcie tą uliczkę. Człuchowianie śmieją się, że najpiękniejszy zabytek nosi miano wspominające ich miasto. Ot takie dobro sąsiedzkiej uszczypliwości. W 2 fortyfikacyjnych budynkach, wspomnianej bramie i tak zwanej Kurzej Stopce, dostępne jest muzeum z wystawami historycznymi i etnograficznymi. Ta o dziejach Chojnic prezentuje bardzo bogatą wystawę archeologiczną, razem z pochówkiem gockiej księżniczki, odkrytym w miejscowości Leśno. Z rynkiem w Chojnicach wojna ostatnio obeszła się dużo łagodniej niż z pobliskim Człuchowem, dlatego zachowało się tutaj o wiele więcej ładnych kamieniczek, a do tego ta ujmująca fontanna, powiedzmy z rusałkami. I piękny neogotycki ratusz z początku XX wieku. Jest to 3. siedziba władz. Gotycki i barokowy nie dotrwały do naszych czasów. Za ratuszem wyrastają 2 jakże inne od siebie świątynie. Starsza, ceglana, to bazylika z XIV wieku. Niestety kościół był trawiony wiele razy przez pożary, a ostatni zniszczył całe wyposażenie. Sąsiedni kościół to piękny reprezentant XVIII-wiecznego baroku, którego wnętrze kryje wiele historycznych zabytków i wspaniałe malowidła. Nieco dalej od centrum mieści się bardzo ciekawy, choć jeszcze młody browar Chojnice z kraftowym, smacznym piwem. Tutejszy piwowar opowiedział nam o swojej pasji. Czeka tu na Ciebie smaczna i klimatyczna restauracja Gościniec, a także pokoje gościnne, z których i my skorzystaliśmy. Zaczęliśmy przyrodniczo i tak też zakończymy. Jesteśmy na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie nad Jeziorem Harzykowskim, które się rozlewa za mną. Punkt widokowy koło małych swornych gaci. Swoją drogą fajna nazwa, co?
W miejscowości Harzykowy, nieopodal Chojnic, znajdziesz najbardziej zagospodarowany fragment brzegu tego jeziora. Kolorowa marina, plaża i liczne pomosty. Idealna miejscówka na niespieszne spacery, mając zachodzące słońce za towarzysza. Skorzystaliśmy i my z tej sposobności. Piękny relaks.